Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj po raz kolejny zapraszam Was na filmik z meczami karcianymi turnieju piłkarskiego Mistrzostwa Świata w Katarze 2022. Rano była grupa B, gdyż jako pierwszy meczyk był rozgrywany właśnie z grupy B, a teraz na mniejszym kanale mecze z grupy A, czyli Katar zagra z Senegalem i Holandia z Ekwadorem. Napiszcie w komentarzu, jakie wyniki obstawiacie w prawdziwych meczach. Ja tutaj typuję zwycięstwo Senegalu 2-0 nad Katarem, natomiast Holandia zwycięży Ekwador 1-0. Cztery saszetki przygotowane. Lecimy i zobaczymy, jakie będą wyniki w karcianym pojedynku tutaj. Game changer Griezmann z Francji, Szwajcaria Sommer fans favorite, logo Tunezji. I czwarta specjalna Neymar Goal Machine Brazylia. A z bazówek Chorwacja, Peru, Hiszpania i Kanada. Kolejna saszetka. Legenda Cristiano Ronaldo z Portugalii. Następnie mamy Ekwador. 1-0 tutaj prowadzi z Holandią. Dalej Meksyk, Lozano Mexican. I bazówki Ukraina, Urugwaj, Australia, Walia i Tunezja. A więc do przerwy Katar remisuje 0-0 z Senegalem, a Ekwador prowadzi z Holandią 1-0. I mamy bramkę dla Kataru. Boudiaf 1-0. Francja, Kante, fans favorite. Varane, Titan, Francja. I bazówki Niemcy, Peru, Walia, Stany Zjednoczone i Dania. I ostatnia saszetka. Czy jeszcze się tutaj coś zmieni? Jest Senegal. Game changer Sadio Mane. 1-1. Nie ma go oczywiście. Znaczy nie. Chyba jest na mistrzostwach, ale nie zagra, bo jest kontuzjowany. Dalej. Brazylia. Casemiro. Hiszpania. Ferran Torres. I bazówki, jest Ekwador, druga bramka, Plata, Gonzalo Plata i prowadzenie Ekwadoru 2-0 już. A tutaj mamy bramkę dla Senegalu i to nie jedną, a dwie, Abu Diallo i Ismaila Sarr. Czyli zwycięstwo będzie tutaj dla Senegalu, Chorwacja i Anglia. Mamy rozstrzygnięcia, Katar przegrywa 1-3 z Senegalem. Natomiast Holandia przegrywa z Ekwadorem 0-2, więc no, mamy tutaj trochę niespodziankę w meczu z Holandią, ale zobaczymy, czy w realnym, prawdziwym meczu będzie podobny wynik, czy jednak to Holandia wygra. Ok, moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!